czasy kodów do gier troszkę minęły, prawda? Rubryki w magazynach kiedyś pękały w szwach od tajemniczych ciągów znaków mogących odblokować najróżniejsze, mniej lub bardziej przydatne rzeczy. Z jednej strony wprowadzamy je, by nieco sobie pomóc, dodając sobie trochę więcej ammo, możemy zabawić się w Boga, stając się nieśmiertelnymi, albo pobawić się tak jak ja kiedyś w Gotiku i zająć stary obóz, a wszystkie najważniejsze postacie wyzamykać w lochach. Tylko zgubiłem bezimiennego gdzieś. Duże głowy w Tonym Hołku i słabsze przyciąganie, odblokowane wszystkie stroje w Spider-Manie, no można wszystko. Ale obok tego ogromu zabaw, psucia i ułatwiania sobie życia jest jeszcze jedna kategoria. Kody i komendy mogące gry naprawić lub poprawić. I o tym właśnie dziś pogadamy. Przyglądając się temu tematowi i przerzucając sterty Secret Serwisów, zauważyłem, że tego typu naprawiacze dzielą się na kilka dość charakterystycznych kategorii. Odrzucam tutaj jednak takie ostateczne łapanie się brzytwy jak w grach od Bethesdy, gdzie skrypty potrafią się wykopyrtnąć i zmusić nas do ratowania się komendami, by wywołać reakcję NPC-tów. Tak, o tobie mówię, twierdzo łowców wampirów ze Skyrima. Dzięki. Nie ma też co poruszać takich zabaw jak właśnie powiększone główki postaci, podmienione dźwięki wystrzału broń na ludzkie onomatopeje. Choć gra czasem może stać się ciekawsza, to nie kombinujmy. Pierwszą, największą kategorią jest walka z cenzurą. Tak jak większość zapewne wie, że niektóre tytuły wydawane są w wersjach obciętych, przykładowo Carmageddon z jego zmianą koloru krwi czy podmianą przechodniów. Tak pewnie niewiele osób wie, że w historii zdarzały się takie produkcje, które najzwyczajniej posiadały kod odblokowujący dodatkową brutalność. Trochę taki kod do zabezpieczeń rodzicielskich. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku Star Wars Jedi Academy 2 Jedi Outcast, gdzie za pomocą kilku prostych kroków i komendy CG Dismemberment 3000 możemy w końcu zmienić nasz miecz świetlny w faktyczną krajalnicę wrogów. Co ciekawe, komendy potrafią różnić się w zależności od wersji gry i rejonu, w jakim została zakupiona. Tak, tutaj wchodzi klasyczne, czy znów Niemcy coś ocenzurowali? No, ciężko stwierdzić. W sieci natkniemy się na osoby narzekające, że w ich wersjach żadna z komend dotyczących realistycznej walki nie działa, zaś inni zrzucają to na brak umiejętności w zabawie z kodem gry. I podobna sytuacja miała miejsce w GTA 3. Choć gra jak na swoje lata i tak potrafiła dać sporo frajdy specjalistom od siania chaosu, to dopiero po wpisaniu kodu Nasty Limps Cheat odpalał się tak zwany Gore Mode. Analogicznie po zbanowaniu w Australii mieszkańcy musieli chwilę czekać na premierę, ale bez tego kodu. Usunięto go tak samo jak możliwość korzystania z usług prostytutek. Co do tej brutalności jeszcze. Obecnie wciąż czekamy na czwartą odsłonę serii Skate. Jednak poprzednie mogą pochwalić się trybem, w którym naszym zadaniem jest otrzymywanie jak największej ilości złamań, otarć i przemieszczeń. Taki burnout w wersji deskorolkowej. Jednak ultimatywna seria dla wielu skaterskich fanów, czyli Tony Hawk's Pro Skater, bardziej oszczędzała graczy z dawkowaniem gore. Już pierwsza część, obok odchudzania naszej postaci i przyspieszania czasu, oferowała możliwości odpalenia na przykład takiego Blood Mode. Słowo gore jest tutaj troszeczkę na wyrost, ale doskonale pamiętam, jaką krzywdę można sobie zrobić na desce, więc... no, krew jest tu jak najbardziej realistyczna. Ciężko sobie też wyobrazić, że coś aż takiego mogłoby teraz przemknąć. Mówię tutaj o Mortal Kombat, któremu obrywało się za bycie zbyt brutalnym tytułem. Ale co miało tu przemknąć? Ano mimo zablokowania najbardziej graficznych wykończeń, a nawet krwi w wersji na Sega Genesis, wystarczyło wklepać A, B, A, C, A, B, B i cyk. Wszystko jest krwawe jak trzeba. Gracze szybko także dotarli do konsoli deweloperskiej, a z tego miejsca już mogli ustawić wszystko, tak by gra najbardziej przypominała wizję pierwotną bez cienia cenzury. Teraz by pewnie nie przeszło, a wtedy poprawiło sprzedaż gry na Genesis. A no i cenzurę w Simach też można znieść. I blisko tego kategoria funkcjonalności. Bo przyjemnie się gra w FPS-y na myszce, prawda?
Kiedyś jednak standard był nieco inny i kaszaniaste kierowanie klawiaturą dominowało u sporej części reprezentantów tego typu produkcji. Quake jednak posiadał zakamuflowaną opcję uruchomienia tego typu udogodnienia, zbliżającego grę do heretików i diuków, a odsuwającą ją od auto-aimowego strzelania. Szybko jednak gracze wykombinowali, że z poziomu konsoli uruchamianej Shift plus tilda wystarczyło wklepać proste N-look i voila. I nagle szyja naszego bohatera potrafiła się obracać. Może nie szyja, ale mógł spojrzeć do góry. Być może ten przykład będzie lekkim nagięciem, ale zasugerował mi go Gambry. W czasach szybkiej podróży GTA San Andreas mogło poszczycić się jednym z kodów, który choć częściowo ułatwiał nam pokonywanie ogromnych odległości, jakie zaserwowało nam Rockstar Games. Mowa tu o jetpacku. W przypadku PC było to Rocketman, zaś PS2 to lewa, prawa, L1, L2, R1, R2, góra, dół, lewo, prawo. Akurat to z pamięci przywołam, bo korzystałem z tego jak szalony. Niestety taksówki nie działały na nasze zawołanie, a Red Deadowy Fast Travel jeszcze nie stał się standardem. No i do tej samej grupy pasuje gra, którą doskonale wiecie, że lubię. Gracze zazwyczaj w tym przypadku dzielą się na dwa obozy, albo pochłaniają całość, albo skupiają się na budowaniu domów marzeń, no i oczywiście dekorowaniu ich. Sam chyba najbardziej interesuje się mieszaniem genów i tym, jak algorytmy łączą cechy rodziców, ale nie o tym tym razem. Tym razem chodzi o budowanie właśnie. W poprzednich odsłonach Simsów niestety możliwość kreowania i upiększania naszych parceli była ograniczona. I tu wchodzi Move Objects On. Poza szansą na przestawianie Simów czy wyrzucanie zepsutego żarcia własnoręcznie, komenda ta pozwalała także na dostosowanie parametrów niektórych mebli oraz niestandardowego ich ustawiania. A jeśli brakowało nam przedmiotów niedostępnych dla śmiertelników, to z pomocą zawsze mogło przyjść Show Hidden Objects. Przydałby się taki tryb kreatywny z prawdziwego zdarzenia, bez żadnych obostrzeń. Z drugiej strony pewnie dla wielu posiadanie pod kopiuj wklej Motherload jest takim trybem. Ostatnia kategoria wynika trochę z dosłownego ułatwiania sobie, ale z domieszką dostosowywania gry pod pewien standard. Gdy spędzałem całkiem sporo czasu w łańcuckiej kafejce internetowej na początku lat 2000, zaobserwowałem, że większość znajomych przed rozpoczęciem gry w Quake'a 3 wpisuje dziwne ciągi znaków, kody, pomyślał wtedy młody Mateusz, i całkiem słusznie, bo nie byłoby tego w tym materiale. Jak się okazało, większość z nich wklepywała najpierw komendę zwiększającą pole widzenia, a następnie tajemnicze R podkreślnik lightmap, usuwające tekstury. Początkowo nie rozumiałem, czemu sprawiać, by gra wyglądała gorzej, ale z czasem wszystko stało się jasne. Po pierwsze osiągi klatek, a po drugie łatwiej było dostrzec przeciwnika. I forsowane zaniżanie ustawień graficznych może byłoby tym ułatwiaczem, czy kodem mającym nam zapewnić nieczystą wygraną, gdyby nie fakt, że wówczas wszyscy w kafejce grali bez tekstur. Sprawiedliwie i jak się okazuje na pro poziomie. Dobrze, że nikt nie widzi, jak ja w to gram. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Counter-Strike'a. Znajomi z tej kafejki wpisywali całkiem sporo różnych komend, choć może nie na taką skalę jak w Quake'u. Często gracze, by uprzyjemnić sobie rozgrywkę, sięgali do ustawień niedostępnych z poziomu zwykłego menu opcji. Tu choćby Ragnarok i często przymusowe ściąganie mgły komendą / fog off, czy efektów czarów, by w większych instancjach było cokolwiek widać przy atakowaniu wielu przeciwników naraz. Zapewne wypadałoby tu też wspomnieć o Diablo Hellfire, które jak na dodatek ukrywało całkiem sporo zawartości przed żądnymi przygód poszukiwaczami przygód. No dobra, tym powodem było po prostu nieukończenie w stopniu zadowalającym dla twórców elementów takich jak dwie dodatkowe klasy, Bartka oraz Barbarzyńca, i uruchamialiśmy ich dodaniem komend Bart Test i Barbarian Test. To wiele mówi o tym, czego pozostałością są te postacie. Ponadto możemy także uruchomić dwa dodatkowe questy, z czego jeden jest, co ciekawe, odwołaniem do słynnego poszukiwania krów. Warto sprawdzić samemu. A w kwestii wyciętego lub zakamuflowanego kontentu świetnym przykładem jest Warcraft 2 i ukryty utwór Disco Song. Tak, grając w tę kultową produkcję za pomocą kodu Disco, mogliśmy umilić sobie czas remiksem dźwięków z gry w wykonaniu Glena Staforda. I'm a medieval man. No idealnie, po prostu zaostrza to klimat rozgrywki. Tylko trzeba uważać, bo zapewnia też status kodziarza. Źle to brzmi, ale chodzi o używanie cheatów, a nie pewne poglądy.
No i tutaj sobie zakończymy. Mityczne kody odblokowujące choćby Ermaka to temat na osobny materiał, a i unlock wszystkich fighterów w grach najzwyczajniej potraktowałem jako zbyt duże ułatwienie. To właściwie główny problem tego materiału. Gdzie leży granica grzebania w grze? Gdzie twórcy nie chcielibyśmy zaglądali? No i czego po nich nie poprawiali? Nie myślę nawet, że choćby garstkę tego typu cheatów przedstawiłem i bardzo zachęcam Was do wrzucania Waszych przykładów w komentarzach. Tak kodów, które naprawiają rozgrywkę, jak i dodają do niej przyjemne elementy. A może nawet sytuacje, w których musieliście ratować się konsolami komend. Jak zwykle czekam na Wasze sugestie. Do następnego. Cześć. No i to tyle. Już mogę więcej powiedzieć.